Jakiś czas temu, spacerując ulicami Krakowa z pewną uroczą niewiastą, opowiadałem o tym, jak zacząłem grać w RPG za pośrednictwem TeamSpeaka i przy wirtualnym stole. No i mówię, że pół roku temu spotkałem taką fajną ekipę, zaczęliśmy razem grać i tu się zawiesiłem, bo zacząłem liczyć miesiące. I w sumie zacząłem tak pod koniec sierpnia. Nie byłem do końca pewien, więc wszedłem do internetu i sprawdziłem, kiedy pierwsze wideo z ITM-u było wrzucane na YouTube'a. I stwierdziłem, kurczę, minął już rok. Minął już rok, a my tego nie uczciliśmy? Nie, no ta zniewaga krwi wymaga. W związku z powyższym postanowiliśmy to uczcić jubileuszową sesją. I kiedy zastanawiam się, jakie systemy, jakie gry najbardziej się kojarzą z tym kanałem i w jakim systemie najlepiej byłoby uczcić, no to przychodzi do głowy Neuroshima i właśnie Defend the Block, Obcy na dzielni, czyli jeden z takich pierwszych systemów, w którym zaczęliśmy grać jednostrzałówki, który bardzo się tam nam wszystkim podobał. No i cóż, Neuroshima no niespecjalnie jest ludziom do śmiechu i do imprezowania, no bo moloch, no bardzo mi przykro, nie? Natomiast Defend the Block, zagrać drechem, który bez opamiętania zapije się na imprezie, to jest to. Dlatego zapraszam was wszystkich na urodziny u blachy. Natomiast inna rzecz się zbiegła w czasie, ponieważ w czasie, kiedy mówię te słowa, jakieś 95 filmów jest wrzucone na YouTube'a. Więc oprócz tego, że jest to nagranie jubileuszowe, będzie to także nagranie setne. Dobrze, zaczynamy grać. Chłopaki. Stoicie przed drzwiami mieszkania blachy. Ze środka dobiega takie impreza na całego. Już macie sięgnąć po klamkę i otworzyć drzwi i wejść do środka. Z tym, że macie przy sobie prezent. Co to jest za prezent? Otóż 24 godziny wcześniej. Więc akurat siedzicie sobie na ławeczce w parku, pijecie browarka i nagle wszyscy dostajecie SMS-a. SMS o treści. Cycki, koks i melanż gruby, wpadnij na imprę i weź wody. Od blachy. Taki SMS-ek. No on nigdy nie był specjalnie poetą. Jesteście i tak pod wrażeniem, że był w stanie sklecić taki ambitny wierszyk. Natomiast i zaraz sobie przypominacie, kurka, blacha ma urodziny. Impreza urodzinowa. Już jutro. Stwierdzacie, że w sumie trzeba by głupio przyjść z pustymi rękami. Podrywacie się z tej ławeczki. Co robicie? Podrywam się z tej ławeczki. Ja się podrywam z tej ławeczki. O, to ja też. Już taki, wiesz, po browarku. Już taki... No. Już ten melanż siedzi w głowie. Ja też podrywam z ławeczki i ruszam w kierunku najbliższego sklepu monopolowego. Ja wstaję, drapię się po głowie i ruszam za... Bolej, jak się nazywa twoja postać? Czyli pójdziemy do tego, nie? Do Monopolca, panowie. Pójdziemy, czekaj, bo to teraz trzeba przesuwać głos. Pójdziemy do Monopolca. Kupimy WD, tak jak to blacha napisał. To jeszcze kupimy. Box. O czym to ma jeszcze więcej pisał? WD. Więcej WD. To ja bym jeszcze do tego dorzucił WD. Dziwki, woda, koks, Firefox. Nie, ale kurwa, jak to tak wódę bez popity? No i... Ogóra? Możemy. Coś na popitę. To idziemy panowie do Monopolca. Czekajcie, ja sprawdzę, czy hajsu mam w kieszeni. Spokojnie, ja hajs mam. A ile? Dużo. Znaczy, kurwa, wiecie, blacha kurwa urodziny ma to... Kurwa, nie będziemy brali jakiejś, lepszej flachy. To zaprosimy, weźmiemy z nami kilku panów. Mam pomysł. Johnnego Walkera, to z nami nam pomoże, jak się będziemy zataczać, to będzie z nami walkował. Jack Daniels, Valentine's,
No i będzie miał 3 gości więcej. Co wy na to? A ja mam pomysł. Najpierw niech pójdzie tam uda, co tam u niego stoi, a później już niech leci wszystko jedno. I tak nie będzie nic pamiętał. Czyli bierzemy najtańszą. Tak jest. Idziemy. To jest plan. Masz łeb jak sklep monopolowy. Idziemy. Idziemy do domu. Ja idę do Monopolca. Kierujecie się w stronę najbliższego 24-godzinnego sklepu monopolowego. Tak. Jest to taki stojący na osiedlu blaszak, kraty w oknach, żółta, schodząca, łuszcząca się farba pokrywająca blachę falistą, ciężkie metalowe drzwi z taką poręczą. Widać, że blaszak pamięta lepsze czasy i prawdopodobnie są to czasy za głębokiego PRL-u. Kręci się tutaj towarzystwo takich osiedlowych menelików. Wymijacie ich tanecznym krokiem i wbijacie, praktycznie zajmując całą wolną powierzchnię w czwórkę, do tego monopolowego. Tak, tak. To co bierzemy? WD. WD. Ja podejdę, ja podchodzę do pani Zalady, tak? Bo pani jest Zaladą. Jest, taka blondyneczka drobna, całkiem ładna. No właśnie, bo mnie interesuje głównie, że jest pani, tak? Czyli jest pani za mną, to dobrze. To podchodzę ładnie do pani, ładnie się uśmiecham, próbując przy okazji do niej zarwiać. No to droga pani kochana kasjerko, poproszę, co bierzemy panowie? No, kuźwa. Może naprawdę weźmiemy coś grubszego. O właśnie, byku dobrze mówi. Dobrze. W końcu blacha kurwa jest, nie? Tak, czyli bierzemy, poproszę, żubrówkę białą. 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 Żeby nie czuła się samotna, to 4 żubry. Sobie po drodze chlapniemy, panowie. I co jeszcze? Soplicy? Tylko ja tam żubrówkę w skórze. Może soczek do popity. To... A tam. Co popita? Bez popity. To nie, to na razie, to nie, dobra, to białą żubrówkę i żeby się nie czuła samotna, 4 żubry. I balantajsa z kolą. I panie, gdzie? Nie. Tylko pani go nie słucha, bo to jest, no, białą żubrówkę i 4 żubry. Ej, a blacha to kuźwa pali? Nie wiem, ale to się dowiemy. Ty, to może zamiast jakichś tam ruskich skrętów, kupimy mu Marlborosy czerwone. Ale najpierw panowie, skupcie się, tu ładna pani marnuje czas. My marnujemy ładnej pani czas. Na razie panowie jesteśmy w monopolowym, tak? Ale chyba fajki mają, nie? Ma pani fajki? No, przytakuje, że ma. Pokazuje ci na taką gigantyczną gablotę, która wisi blisko 30 cm koło twarzy z wszystkimi możliwymi papierosami. To poproszę jeszcze Marlboro czerwony. Cały kartak on taki papier. On pali lighty. Czerwone. Lighty niebieskie. Czerwone. Czerwone. 2 na czerwone, 1 na niebieskie. Bolec, co ty o tym sądzisz? Niebieskie. Ty, a jakby wziąć i czerwone i niebieskie? To... O, ale czy się nie wykosztujemy? Nie. No. Mam nadzieję. To... W sumie urodziny. Urodziny się panowie, ściepa. Potem się będzie, przecież mamy za flaszki, co ostatnio oddawaliśmy, tak? Jest się tam ten zwrot za flaszki, to mamy trochę. Tak, czyli tak, jeszcze raz. Biała żubrówka, żeby się nie czuła samotna, 4 żubry. Pół kartonika tych, znaczy pół tego, tej paczki czerwonych i drugie pół niebieskie. Tak. A to nie za mało trochę? Tak tego, no, 4 żubry, no, żubrówka? Nie, panowie. Bo ja mówię się... balantajsa z kolą. Ja się robię nawalone od cenia tutaj już, bo mi ślinka cieknie. Czekaj, jadę. Ma pani może jakiś zestawik urodzinowy? Bo ja ostatnio przychodziłem tam w mieście, widziałem taki fajny drewniany pudełeczku w kształcie karabinu tego noruskiego. Była wódka taka fajna. Ona rzeczywiście pokazuje ci takie z bladego, takiego jasnego drewna szwedzkiej sosny, a w środku kilka zestawów Smirnoffa. Kilka smaków Smirnoffa. Całe butelki. I te są 4 butelki wódki w takim ładnym, wyłożonym sianku z jasnej sosny.
z wypalonym napisem wszystkiego najlepszego na wieku, z taką lnianą linką do podtrzymywania, bo to taka trochę walizeczka się z tego robi. Ej, to może być... Kurde. Dobra. I cztery żubry, tak. I może, a to panowie, to potem jeszcze pójdziemy, załatwimy kawałek blachy, nie będzie wszystkiego najlepszego i przyklejmy ten kawałek blachy, że blacha, nie? O! Dobra, to poprosimy tą walizeczkę i cztery żubry. Ona wykłada to wszystko na ladę, podlicza na kasie, mówi, 429 zł. Ile? 429 zł. Czekajcie, może drobne mam. Chcę rzucić na hajs. Klama, rzuć na hajs, jeżeli chcesz za to zapłacić. Ile masz hajsu? No i jeden sukces. No ale... i wystarczy. Wyciągasz z kieszeni kasę i kładziesz na ladę. Takim gestem, znalazł laskę pana. If you know what I mean. Jeszcze laskę. Płacę za wszystko. Monopolowym. No. Kobieta zwija, wydaje ci resztę, jakieś tam jazzgi. I macie jednego żubra białego, trzy paczki Marlboro czerwonych, trzy paczki Marlboro niebieskich, cierty żubry i walizeczkę Smirnoffów. Ej, a chłopaki, wiecie skąd ja tę kasę mam? Nie. Ja byłem wolę nie pytać. Byłem u ruskich na targu, nie? Kupiłem za tego piątala ten dres. Nie wiedziałem, że w kieszeni jest. A. Dobra, panu, bo zaczyna zgadać, nie ma zyć. Idziemy, ja wychodzę z monopolca. Dobra, ja tu dźwigam z lady i idę za ADHD-kiem. Do widzenia. Ja się patrzę na Sierkę, a gumki u pani dostanę. Jebany. No tak. Poproszę dwie paczuszki. No wydaję ci dwie paczuszki gumek. Ile płaca? Do włosów. 12 zł. Bo zaprzeklina? Sięgam do kieszeni, znajduję. Rzuć na hajs. Bolec, jedną kostką. Masz hajsu jeden, tak? Tak, Boruwa, można przejść do następnej sesji, jesteś trechem. To zajebiście. No tak, więc Bolec, udaje ci się znaleźć w kieszeni pieniądze potrzebne na zapłacenie na ten jakże burżujski zakup. To płacę i wychodzę za kolegami. To ja tak się jeszcze... Widzicie, jak ja z tak metalowego jest... wychodzi Bolec z takim mega szerokim uśmiechem na jego łysej mordzie. I tak nie poruchasz. Bolec, na chuj ci te gumki. Każdy przecież wie, że jesteś cnotka, nie wydymka. Cię. Słuchaj, bo dosłownie na chuj te gumki. To gdzie teraz panu wyjdziemy? I kiedy tak rozmawiacie o tym, jak bogate jest życie erotyczne Bolca, przychodzi wam na myśl, że kurka, no w sumie blacha też dawno nie poruchał, bo z tego co się orientujecie, 2 tygodnie temu dziewczyna go rzuciła. Powiedziała, że jest... Nie do końca rozumieliście słów, których użyła. Było coś o infantylnym impertynencie, ale co to ma wspólnego z parapetem? Chłopaki, tak sobie myślę, nie? Kuźwa. A ja mam. Przecież ta, blacha rzuciła, no kurwa, no. Ja mam pomysł. Zrobimy blaszce kawał i kupimy słownik ortograficzny. Weź się ten. To jaki słownik? Ortograficzny. A, już pamiętam. To tym dostałem kiedyś w głowę. No pokój. Dobra, panowie. Konkretnie. Mamy alkohol. Teraz koks. No mamy. Dziwki? A potem Firefox normalnie, panowie. Ej, jakby jakieś ciasto w tym, w Lidlu. Widziałem takie fajne, piątala. Jakie ciasto? Będzie miał Charlotte, będzie potem się załatwiał swoją tą rurką z kremem, będzie się zabawiał, to będzie miał ciastko. Tak? W ciastku znaczy się, co kto woli. No. A może idziemy do sex shopa, o. Idziemy, panowie, do pierwszego lepszego burdla. Do sex shopa? Do burdla. Do kościoła? Gdzie to kościoła?
póki blaszy... W kościele jest rewia mody, a nie burda. Jest ksiądz! W szafie. Dobra, panowie, idziemy do burdla. Udaję się w stronę pierwszego lepszego burdla, który jest w okolicy. No, znajdujesz swego rodzaju ekskluzywny klub nocny w odmętach swojej pamięci. Natomiast czy w najbliższej okolicy go znajdziesz? No i tu się okazuje, jest problem, bo wy jesteście na takim typowym szarym blokowichu, który jest na wypizdojewie. Natomiast klub nocny, no cóż, on jest w bardziej ekskluzywnej części miasta. Pamiętasz, że to był gdzieś w centrum. Kiedyś chlaliście z blachą na rynku. Pamiętasz, jak się kładliście na płycie rynku i patrzyliście na ratusz do góry nogami, wlewając w siebie dzikie ilości piwska. Natomiast gdzieś na narożniku tam, pamiętasz, to się nazywało Hotel Le Rouge, chociaż wszyscy wiedzą doskonale, że to wcale nie jest hotel i wcale nie Le Rouge, tylko Burdello. Bum, bum! A ja mam pomysł, może nie idźmy, tylko zadzwońmy o... Może gdzieś znajdę w swoim szajsungu numer o... O właśnie, kuźwa, i ostatnio tego, CD Ekszyna na kiblu przeglądałem, to tam z tyłu była jakaś taka... Jola, czy coś takiego, numer był. Dobra. Dzwonimy, panowie, dzwonimy. Także tego. Klama, dawaj tą gazetę. Ale leży u mnie w kiblu. To idziemy do burdla. No to pędź! A panowie, gdzie pędzić po gazetę? Ja idę na przystanek. Czekaj, może ja będę miał gdzieś w pamięci telefonu. Przeszukam. Ja tak czy tak ginę na przystanku. Czekajcie, jest już dość późno. Jest koło godziny 21. No, późno jak późno. Jest ciemno. Dla was jest początek dnia. Więc idziecie na przystanek. Jeszcze chyba dzienne będą jeździć. Natomiast z powrotem nie wiadomo. Tymczasem klama leci do kibla. Tymczasem byku sięga po telefonik i coś w nim smyra. Bo dotykaśny jest. Hehe, dotykowy. Ruskie mi taki sprzedały. No. Polec, stolec, pójdź ze mną. Ja tam idę z ADHD. Po drodze obczajam, czy przy którymś z bloków stoi jakieś małolaty. O tej godzinie to małolaty już dawno są ściągnięte do chaty. To zabijam się do pierwszego lepszego bloku. Wchodzę na pierwsze piętro i pukam do przypadkowej drzwi. Oczywiście po drodze, jak wchodzę do bloku, to ogarniam, czy tam gdzieś nie rosną jakieś kwiatki. Jeżeli rosną, to wyrywam z korzeniami. Okej. Taki mały bukecik. No rosną jakieś chwasty, które można w sumie potraktować jako kwiaty, gdyby przymknąć oczy i patrzeć na nie bardzo, bardzo, bardzo w oko w okolicy ciemności. Ciemno jest. No to idę na pierwsze I tak nie poruszę. Do pierwszego z mieszkania. Okej. No, to otwiera ci jakaś starsza babcia i mówi. Czego chce? Ciemno jest, późno. Dobry wieczór, jest wnusia? Jaka wnusia? Wyjechała na studia. Do Warszawy. Przepraszam, pomyliłem mieszkanie. Przepraszam. Odwracam się do podchodzenia. Idź ty pan w pierody, budzi mnie i w ogóle. Zamknęła i coś tam jeszcze słyszy za drzwiami na ciebie gdera. A myślałam, że chcę poruchać. No, otwiera ci jakiś facet. Widzisz wąsy, podkoszulek. Wygląda niczym powolniak. Spodnie dresowe. No, jest taki, wiesz, no, lekko obleśny. Dzień dobry panu, jest tu dziad. Jaka córcia? Ja nie mam żadnej córci. A tu nie mieszka Jolka? Popierdoliło. Po czym strzaska ci drzwiami przed nosem. To podchodzę do drugiego mieszkania. Tak czy tak? Wchodzisz piętro wyżej i kolejne mieszkanie walisz. Otwiera ci jakaś kobieta, lat około 44, w papilotach. Może płuchać. Kłaniam się.
łapię za rączkę, całuję. Przepraszam, jest. Dobra, rzuć na respekt. No okej, okay. Nie spoliczkowała cię, ani nie zrobiła ci krzywdy. Jedziemy dalej. Co chcesz od niej? Przepraszam, jest córcia. Jaka córcia? Ja żadnej córci nie mam. A przepraszam, a może mi pani powiedzieć, gdzie tu mieszka Julka? Ja się nie interesuję. Ja sąsiadów nie podgląda. Ja nie interesuję się. Po czym zamyka drzwi? A mogłeś stać się obu. Mogłeś brać ją głupi. Nie, zostawiam. No, to palisz kolejne drzwi. Drugie już na drugim piętrze. Otwiera ci taki przestraszony pięciolatek. Tak niemalże klękam przed nim. Cześć mały, jest siostra? Jest. Ale właśnie mama ją karmi. A starszej siostry? Nie ma? Nie ma. A mały, jak to masz na imię? Mamo! Obcy! Obcy! Przybiega jakaś kobieta, widzi, że niemowlę trzyma na rękach i mówi: czego pan chce? Proszę zostawić mojego synka w spokoju. Po czym odciąga go i trzaska ci drzwiami przed nosem. Idę do kolejnej drzwi. Wchodzisz na kolejne piętro. Na trzecie. Tak. Walisz do drzwi. Tak. Otwiera ci starszy facet. Starszy. Takie 50 plus. Dobry wieczór panu. Czy jest dobry córka? Wieczór. Kurwa. Jaka córka? Córka z mężem mieszkają na przedmieściach. Czego pan chcesz? A to już wyszła za mąż. O, nie wiedziałem, przepraszam. Nocą się żartów zachciewa i trzaska drzwiami. Schody po schodach na... Schodzę po schodach na parter i tam pukam do pierwszych lepszych drzwi. Już byłeś na parterze. Nie, bo na pierwszym piętrze. To jest wysokie piętro. Bo się wchodzi na klatkę schodową i od razu idzie do góry, bo naprzeciw drzwi są wejścia do piwnicy. Aha. To zakrzaniem na czwarte piętro. Okej, jesteś na czwartym piętrze. Wiernie. Pytanie, kto teraz otwiera mi drzwi? Kobieta? Jakaś dziewczyna 16 lat. Wyciągam kwiatki zza pleców. Problem w tym, że to, co po ciemku wyglądało na całkiem zgrabny bukiet, teraz w świetle, które pada od środka rozświetlonego mieszkania, wygląda tym, czym jest. Pękiem pokrzyw i innych chwastów. Laska tam na ciebie patrzy. Czyś mogę pomóc? Sorry, mała. Znasz może blachę? No, a kto blachy nie zna? Hello? No, hello, laska. Chcesz się wkręcić do niego na impre? No, a jaka? Rzuć na respekt. Rucha jednak. Ale chyba tak. Nie z tobą, leszczu. Po czym zamyka się ci przed nosem. No, to masz załatwione, że żaden kumpel blachy cię nie przerucha. Tak, mówiłeś do zamkniętych drzwi, zdaję sobie sprawę z tego. Zdaję sobie z tego sprawę i pukam do kolejnych. Niemniej drzwi. Jednakowoż mówiłeś wystarczająco głośno, żeby usłyszeć takie bum, 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 jakby nadcierający triceratops, zbliżający się tylko, żeby zniszczyć te drzwi. Otwierają się drzwi i wychodzi facet. Facet jest wielki jak szafa gdańska. Ma na sobie dres, wygolony na łyso. Ma tak 30 plus lat. Ten cię patrzy. Coś ty kurwa powiedział o mojej córce? Coś ty kurwa powiedział o mojej córce? Zjebie? Zaczynam zapierdalać i sił w nogach po schodach. I to była słuszna taktyka. Widzicie, jak bolec z niewiadomych powodów wlazł gdzieś do bloku, łaził po klatkach, widzicie po zapalających się światłach, że wchodził piętro wyżej coraz i walił do wszystkich drzwi, a teraz wywalił stamtąd po prostu jak pocisk. Po prostu zapieprza, jakby się za nim paliło.
Wyskakując z tego bloku, krzyczę: spierdalać! Stary mnie goni! Nawet koja... Nawet koja ze strusia pędzi wiatra ci. Ja jestem na przystanku, ja tam pierdolę. Ja do kibla poszedłem. A ja sobie grzebię w telefonie. A ten smyra telefon. Jest jakaś fobia na... Dobra, to znalazłem ten... Byku, rzuć sobie na respect, żeby zobaczyć, czy znalazłeś numer, którego szukasz. A i owszem. No i owszem, znalazłeś. Ewidentnie. Klub Lazurowe Wybrzeże. Kojarzyłeś, że coś z morzem. Jebany. Wybieram numer. Jak tu się numer wybiera? No, bierzesz po prostu, naciskasz paluchem swoim grubuchym i odzywa się taki głos: witaj w jaskini rozkoszy. Tutaj klub Lazurowe Wybrzeże. Poznaj tysiące rozkoszy kraju lotosu. Dobra. Możemy ci pomóc, żeby skontaktować się z recepcją. Naciśnij 1, żeby dodzwonić się do księgowości. Naciśnij 2, marketing. Naciśnij 3, kierownictwo. Naciśnij 9, Jesteś chujowy w dochodzeniu. Wybieram je. Odzywa się kobieta, tak. Tym razem głos ma całkiem normalny. Dzień dobry, tutaj klub Lazurowe Wybrzeże. W czym możemy pomóc? Dzień dobry, to ja bym chciał zamówić 2 panienki na imprezę urodzinową. Czy ma pan u nas kartę stałego klienta? No, jeszcze nie, ale mogę mieć. I w takim razie będzie musiał pan tutaj do nas przyjść i z góry pokryć płatność i od razu załatwić wszelkie formalności. Zapewniam, że zajmie to tylko 10 minut. Daj mnie. A czy organizujecie jakiś transport? Oczywiście. Zamówione przez pana... Towarzystwo będzie dostarczone na podwskazany adres punktualnie, o wskazanym czasie. Jesteśmy profesjonalistami. Dobra, to jeszcze jakby mi pani powiedziała, gdzie ten wasz klub... Bo ja oczywiście tak to dostałem ulotkę od kumpla i wpisałem tylko i gdzieś... Już podaję adres. Ulica Kryształowa 7A. Dobra, to ja tam za jakiś czas. No to dobra, to ja biorę adres, znaczy się dowiaduję się szybko, bo odlatuję do Pyka, się pytam go. Masz ten adres w końcu? Czyli zapierdzielałeś 500 metrów na przystanek i teraz zapierdzielasz z powrotem te 500 metrów? No. Tak. Okej, okay. Podbijasz do Pyka i pytasz go o adres. No i on ci podaje, że to jest... Kryształowa. Byku. Jaki adres został ci podany? No to dostaję ten jego adres. Jaki to był adres? Kryształowa 7A. Pamiętam się, dobra. Bullet! Dregard był na całe osiedle. Bullet! Klama! Więc klama właśnie cię przycisnęło. Siedzisz na kiblu. Bo masz bardzo rzadki problem. Ale ja nie mówiłem, żeby usiąść na kiblu, tylko po tę gazetę. Ale skoro już byłeś, te 2 grzyby w barszcz. I rzeczywiście, znajdujesz gazetkę. Natomiast bolec. Zapierdzielasz tak szybko, że wydaje ci się, że właśnie dobiegłeś po morzu do Australii, ale nagle słyszysz taki ryk. Bolec. Brzmi jak ADHD. Chyba cię wzywa. Słyszę to, więc w trochę wolniej
zapieprzałem w tą stronę, ale biegnę w jego kierunku. Okej. Okay. Po jakichś 15 minutach widzisz, jak bolest do ciebie dobiega, upocony jak spasiona świnia. Pot ścieka po nim całym. Dobrze, że miał na sobie dres, bo jakby nie patrzeć, jest to strój sportowy. Natomiast, no, sportowcem to on nie jest. Aha, bolec już jest. Klamo! Udalej wąk, klamę. Okej, słyszę go? No, przez okienko w kiblu. Zresztą się tak dobra. Dziś, że całe osiedle za chwilę obudzi. To kiedy już skończyłem, to co robiłem? Podcieram się. Jest jakiś odświeżacz obok? Gazetko. Co jest nie, gazetką papierem. Odświeżacz powietrza. No nie, nie ma. To jest no typowa blokowa toaleta. Nie spodziewaj się odświeżacza powietrza tutaj. A to jest wspólny kibel? Nie wiem nawet. No kurde, dobra, na korytarzu. Biorę tego CD Ekszyna, to leży na ziemi. No. Nie? Uderzę do mieszkania swojego i szukam jakiegoś papiera, żeby prezent zapakować. Lub torby. W sumie zastanawiasz się, czy twoja matka ostatnio czegoś takiego nie kupowała na imieniny ciotki Zośki. Tylko czy cokolwiek zostało? Rzuć na czuja. I na sukces. I gdzieś tam spod sterty brudnych ciuchów widzisz wystający papier do owijania prezentów w złote gwiazdki. Dobra, będzie zajebisty. Biorę go. No. No i jeszcze chciałbym się przeszukać barek, czy nie ma może jakiegoś ładnego kieliszka, cokolwiek. W kieliszki, w barku. To ostatnio, co pamiętasz, to piłeś mu w tardówek. Ale okay, możesz sprawdzić, czy przypadkiem nie masz jakiegoś takiego bardziej luksusowego. Rzuć na hajs. No niestety. No nie, ewidentnie. Ty pamiętasz ostatnio Jacka Danielsa, bo ktoś przyniósł, piłeś w kubeczkach po Nutelli. Dobra. Chuj z tym ADHD coś chciał. Biorę ten papier, prezent, który cały czas ze sobą tacham i biegnę do niej. No okej. Okay. Widzicie jak... I gazetkę. Jak ciągnąc papier toaletowy za jednym ze swoich butów biegnie w waszą stronę klama. Opacy! Mam gazetkę! Macham im przed nosem taką trochę zabrawioną na brązowo i poobrywaną starym numerem CD Action. A na ostatniej stronie, gdzie są wszystkie te seksobrazki, seks gry na telefon, jest numer jakiejś Jolki spod seks telefonu. Okej, okay, chcesz zadzwonić? Klama, ty debilu! Co mówisz, Rudy? Chcesz zadzwonić? No nie, tylko nie to pokazuję. Klama! Czego? Już mamy! Mamy już burdel! Jedną więcej! No po chuj, przecież są w burdlu! No mówisz, po chuj, no na chuja taka, nie? No będą trzy! Może być! Klama, ty debilu, czemu się drzesz? Przecież stoisz metr ode mnie! Bo ty się drzesz po mózgu! Ja się drę, bo ty się drzesz! Dlaczego się drzesz? Bo ci nie było! A jestem! To fajnie! Chodźcie no, na kurwa. Tego busa, panowie! Tak. Ja podchodzę do klamy. Jedną rękę kładę mu na ramię. Klama, słuchaj, ziomuś, ty nie obczaiłbyś jakichś dwóch laseczek, ale dwóch porządnych laseczek na teraz. Ty tak się tak nie porównasz. A ta Justynka? Justynki nie ma. Jak to kurwa nie ma? Nie ma. Słuchaj, bolec. Ty tak się tak nie poruszasz. Nie poruchasz, więc nie ten. Słysząc to ze strony ADHD, odwracam się na pięcie i idę w przeciwnym do nich kierunku. A zobaczysz, że poruchę.
Więc bolec strzelił jak focha, jak mała dziewczynka i jesteście teraz absolutnie pewni, że absolutnie nie poruszy. No kurwa, bolec! Bolec, ty debilu! Pokazuję faka za siebie i idę dalej. Jeb się! Jeb się! Dobra, pójdźcie na autobus, panowie. Dobra, to ja dzwonię do ADHD. John jest ten debil. No, stoicie razem, przestań. Ale chłopcy, jak mamy tego prezenta, ja mam papiera, nie? Patrzcie, pokazuję papier gwiazdki. Jakby kuźwa do tego zabunkrować, bo się potłucze, jak będziemy z tym biegać. Nie, no. Mogłeś to zostawić, tak? To może do mnie do chaty. Dobra, olać to, panowie, idziemy z tym. No kurwa, a jak był tego, o, Uruska, on by mógł chyba w piwnicy przechować, nie? Albo kurwa, no po co do Uruska, na chatę. Kurde, wiem, do Marcinka zaniesiemy. O, dobre. Marcinek dobra. Cipa nie wypije. Dobra, to idziemy do Marcinka. Ej, a jakby Marcinek nam przez internety skołował jakąś pannę? Szybciej chyba będzie, nie? To też jest opcja. No dobra. No pochodźcie do Marcinka. No i idziemy do Marcinka. Tak. No stajcie przed drzwiami do mieszkania Marcinka. Chcę je otworzyć skopa. Dup, walimy. No. Otwierasz skopa drzwi do mieszkania Marcinka. W korytarzu stoi w jednej ręce ze szczoteczką do zębów, a w drugiej ręce ze szlafrokiem matka Marcinka. Tak na ciebie patrzy i... Dzień dobry. Marcinek dobry. Jest? Jest Marcinek. Co to ma być za zachowanie? Co to... Co na wsi się wychowałeś? Zejdź mi z oczu. Zejdź mi z oczu, wandalu jeden. Ale my do Marcinka, nie chcę cię tutaj oglądać. No ja się... Dobra. Precz. Ja zakładam kaptur. Zakładam kaptur, żeby nie musiała na mnie patrzeć. Ja szybko odwracam klamę w moją stronę, daję mu w pysk, podchodzę. Dzień dobry, panie, kłaniam się. Dzień dobry. Precz, wieśniaki. Nie chcę was oglądać, po czym... Chcemy przeprosić za tego nieokrzesanego ogra. Drzwi mi rozwaliliście, to jest patrzcie. Idiota, naprawimy. Drzwi, jeszcze trochę to... Tynk pęka, patrzcie, tutaj tynk pęka dookoła drzwi, po czym bierze, wypycha was. Marcin, Ja chcę w kielni zobaczyć, czy mam jakiś hajs, żeby jej dać za te drzwi. Niestety wypycha was i wywala za drzwi. Marcin! Ja wywalam teraz taką bombę temu debilowi. Okej, rzuć na walkę. Na kopa. I klama rzuć na kopa? Dostałeś bombę. Ja zostawię cię użyć. Okej, dobra, to przerzuć. Kurde. Więc dostajesz bombę prosto w nohal i jak długi po posadzce korytarza suniesz. Posunąłeś po podłodze jakieś 2 metry, łapiesz się za twarz, po prostu jucha zażygała ci dresik. No. Kurwa, pojebało cię, Deklu! Debilu, nie wiesz, że matka Marcinka jest taka, a nie inna, że to jest czub kompletny? Kurwa, to nie zmienia faktu, że cię pojebało, debilu. Teraz ja mu chcę. Dobra, panowie! Panowie! Kto mu chce teraz przywalić? Ja mu chcę przywalić, tym razem kopa biały. Kto komu? Klama... Poliwę się na twoje postaci. Bykowi. Klama bykowi. Myślałem, że chcesz ADHD bić, no ale dobra. No to rzuć w takim razie na kopa. I byku też sobie rzuć na kopa. Więc zamachujesz się na niego znowu nogą i się wyrżnąłeś. A on ci jeszcze zdzielił w łeb. Dobra, to ja jak oni się tam kutłuką. Uspokój się, debilu, i teraz zapukaj i przeproś i zapłać za drzwi. To ja pukam ładnie, kulturalnie, leciutko do drzwi, odchylając się z tego okienka, takiego cyklopa, tego, żeby mnie nie zauważyła matka Marcinka, jak otwiera drzwi. No, nawet nie otwiera, tylko słyszysz ze środka, słyszysz takie, idźcie precz, wandale, chuligani! To niech pani przynajmniej zawoła Marcinka!
Nie będziecie rozmawiać z moim synem. Już ja się upewnię, że on się z wami nie będzie zadawać. Wy elemencie jeden społeczny. Wy patologia społeczna. Wy nędzo i bido. Ej, ja tak chcę... Olewam ją i w trakcie, gdy ona drze mordę, dzwonię do Marcinka. To ja chcę się udać do Ruska. Mówię, kurwa, pierdolę, jebcie się. Zostawiam ten prezent im i idę do Ruska. Dobra, to w takim razie najpierw Byku. Dzwonisz do Marcinka. Marcinek odbiera. Marcinek? Z tej strony Byku. No siema, co tam? Słyszałem, że wkurzyliście moją matkę. No kurde, nie pogadacie, macie przesrane teraz. No ja wiem, to ten debil. Klama. Ale jest do ciebie interes. Klama. No dajesz, dajesz, co jest? Potrzebuję, żebyś nam coś przebunkrował do jutra. A co takiego? No, mamy prezent dla blachy. Preco? A z jakiej okazji? No, blacha jutro urodziny ma. Cóż, no, ale ja zaproszenia nie dostałem. No, ale to czy możesz nam przebunkrować prezent tylko? A to pójdziesz za... Wołam do niego, wołam szybko do Byka. Byku, przypomnij, że ten... I w tym momencie Marcinek używa słów, które nie do końca rozumiesz. Byku, no ale sorry stary, ale to chyba lekkie faux pas prosić o przechowanie prezentu człowieka, który mimo że zna blachę i to nawet blacha kilkakrotnie prosił go o przysługę, a nawet zapomniał o tym, żeby zaprosić go na własne urodziny. No chyba was wszystkich pogięło mi. Pip, pip, pip. Ah, goddammit. Byku, i co? No nie przemyśleliście tego. Który dres zaprosiłby nerda na swoje urodziny, no? No nie przemyśleliście. Zraniliście jego uczucia, no co tu dużo mówić. Byku! Dobra, ja dzwonię. Ja dzwonię do blachy. No siema, elo, yo. Co, wpadniecie jutro? Będzie impra. Jaha, a ty masz jakiegoś DJ-a? Nie, no normalnie będzie puszczać takie wiecie, nie? Słyszałem o takim nowym... To ja ci mogę załatwić takie, DJ-a. Ja takie nowe techno słyszałem, nie? Nazywa się dubstep. Po prostu ryje czachę lepiej niż Maryśka, nie? To ja ci mogę do tego DJ-a załatwić normalnie. Blaweku, ty debilu! Nie gadaj teraz o niczym związanym z rodzinami, niech to będzie niespodzianka! Gra się na cały blok. I chodź na ten zajebany przystanek! To jak, chcesz tego DJ-a czy nie? No jak, fajnie by było, nie? Spoczko jakby ze sprzętem przyszedł, tylko nie specjalnie wiem, czy u mnie na chacie, gdzie się to będzie rozstawić, nie? Bo w sumie wiecie, mieszkanko, to jest takie teges, nie? Wysłałem starych na działeczkę. No i wiecie, nie? Se posiedzą tam weekendzik. Dobra, coś się ogarnie, miejscóweczkę zamiast stołu wyniesiemy, nie będzie przekąsek, będzie DJ. Byku, chodź na ten przystanek. To jutra, do zobaczenia. Na razie czymś się... Jo, siema. Dobra, dzwonię do Marcinka. Byku. Marcinek, odbieraj. No czego znowu chcesz, kurna? Ty, załatwiłem ci wejściówkę na imprezę u blachy. No, że niby, że jak? No, że niby otwórz drzwi, to ci powiem, co? Co ty, moja matka w życiu nie pozwoli, żebym w ogóle z tobą gadał? To weź wyleć na klatkę, powiem, że idziesz śmieci wyrzucić czy coś. Ogarnij coś, tak jak matka ja. Matka wynosiła śmieci pół godziny temu, w życiu tego nie łyknie. Wykombinuj, ty masz łeb do kombinowania. Ja nie jestem od tego. Odpuść sobie na litość boską. Jest już, kurde, 10 w nocy. Ludzie tutaj śpią. Pip, pip, pip. Byku. Dalej się drę na całą klatkę. Byku, olej tego zamknij mordę ADHD, pierd. Dostajesz SMS-a o treści, a następnym razem jak będziesz chciał filmy z torrentów, to wypierdalaj. Przy czym, no, Marcinek nigdy nie specjalnie przeklinał, więc wypierdalaj jest oczywiście stosownie wygwiazdkowane. I zastanawiasz się przypadkiem, czy on nie wykropkował właśnie wypier papier zamiast wypierdalaj. Wydaje się, że wypier papier jest dla niego nawet zbyt subtelny. Kurde. To ja odpisuję, to chcesz być tym DJ-em, czy nie? Znaczy, jako wejściówkę będziesz DJ-em. Zero odpowiedzi. Byku, olej tego Marcina!
Chodź na ten przystanek, ile razy można prosić, debilu. Czego do mnie się drzesz, stoję obok ciebie, kurwo. Trudno. Chodźcie na przystanek, panowie. Zamknij mordę, bo ci jedne to jest prawda, debilo. Drzwi, a w nich jakiś stary dziadek. Co to jest za chuliganeria? Po ciszy nocnej na korytarzu krzyczeć i widzisz, że zamknij mordę i do środka. Opierając się na lasce, idzie w waszą stronę. Panowie, chodźmy, bo on nam zaraz skopie dupka. No tak krzyczysz, to właśnie obrywasz laską przez łeb. Dup, ała, wiedziałem. Dobra, ja żeby nie było, ja wychodzę. Za wolno się ruszasz. Dziadek wali cię teraz laską po plecach, a potem jeszcze po żebrach. To ja dziadka chcę uziemić. Dobra, nieważne, ja żeby nie było, ja wychodzę z bloku. Lekko wprawdzie obolały, ale nie chodzę. Dobra, to ja też. Zachował się zgodnością i wyszedł. To ja też i lecę za nim. Dziadek jeszcze przez jakiś czas grozi wam pięścią, po czym wraca do siebie. Natomiast wy spotykacie się pod blokiem. Chodźcie na ten przystanek. Zamknij mordę, ADHD masz. Tak. Panowie, no... Odpowiedział z pewną powagą. Przystanek. Tak. Kurwa. Chodźcie na ten nie przemyślałem tego. Dobra, idziemy, chodźcie. Zamknij mordę. No, wracam z powrotem te 500 metrów, tym razem z chłopakami na ten przystanek. No okej. Okay. Idziecie na przystanek. Jak tam z tym busem stoi? Patrzmy na rozkład. Za 10 minut najbliższy. To czekamy. Po sobie poczekamy. To co? Po żubrze? Kloma, dawaj te żubry. Ja je mam, debilu. Klama co? Se poszedł do Ruska. Myślałem, że Klama. Klama. Poszedłeś do Ruska. Po co poszedłeś do Ruska? Żeby mnie ten kinol zmajstrował, nie? Co ci zmajstrował? No nos naprawił. Pierdolę. Ja pierdolę. No okej. Okay. Yeah. Nastawił ci nosa, wsadził ci jakieś kawałki papieru toaletowego i kurde. Ale wiesz, że generalnie to po takie pierdoły to nie ma sensu przychodzić, nie? Kurwa mam. No wiem. Kurwa. Ale ja mam jeszcze takie inne pytanie. Bo ty to Ruzyk jesteś, nie? Z Rosji, nie? No ja znaję, ta. No, to wy macie tam dobrą wódeczkę, nie? Da. No, masz taką w domu może? Ruską? Da. Nie, ja piję jedno bimber. A dobry ten bimber? Najlepszy. Ziemniaczony. A odprzedałbyś? O, jasne, z 5 litrów za 5 zł. No to biorę. No i dał ci taki gigantyczny baniak. No, zapłaciłeś mu z reszty tego, co zapłaciłeś za Smirnofa. No. I tak sobie idę w stronę przystanku. No. No to dochodzisz bez problemu. Widzisz, że chłopaki na ciebie czekają wkurzeni, bo przez ciebie przeleciał im jeden autobus. Byku, patrz! Klama, ty debilu! ADHD, jeb się! Klama, ty debilu! Jeb się! Bus nam uciekł! Kto na chuj ty stoisz? Otwiera się okno od pobliskiego bloku. Nie drzecie tam! Cisza być! Zamknij ryja, bo ludzie chcą tu sobie porozmawiać! Niewychowane pydło! Pójdę do twojej matki, zobaczysz! Nie wpierdalaj się między wódkę a zakąskę, chuju! Krzyknął do starszej babci. Ciebie było. O Boże. Dobra. Ja już jak doszłem, obojętnie gdzie tam, poszłem prosto przed siebie. Jestem gdzieś w parku na jakiejś ławeczce. Wyciągam telefon i szukam numeru do Ruska. Kurwa. Dobra, panowie. Rudy, rzuć na respekt, żeby sprawdzić, czy masz numer do Ruska. Tak, masz numer do Ruska. Dzwonisz, odbiera. No czego? Słuchaj, z tej strony to ja, Bullet. Słyszałeś z tej rodziny blachy?
No ja znaju, ja właśnie opylił klamie 5 litrów spirytusu. Idiota, przepłacił. 5 zł zapłacił. No, to ja mam też do ciebie sprawę. No czego by chciał? Wy tam w Grecji macie niezłe dupki. Laski oczywiście. No ja znaju. Potrzebuję, abyś załatwił 4 laseczki. Tylko takie ładne w szprufie. Aby ty będzie umiała za to zapłacić, bo one nasze ruskie to się panny cenią się i szanują się. Ty mnie źle rozumiesz, to nie muszą być ruskie, aby od ciebie polecone. No to mówię, ja znam tylko te lepciejsze. A późne? No to będzie tak z 4 mówi, ta? No. No to tak 2000 zł. A jedna? No jedna to 500 zł. A jak dla mnie? A jak dla ciebie to 600 zł. To ja dla blachy. Za 500. Tak, no, grzebię ja w kieszeniach. Ja znaję. Grzebię w kieszeniach mam. Rzuć na hajs. Ty coś czytujesz. Masz, stać cię. No, to... słuchaj, to jutro ja tam wpadnę do ciebie koło 7. Dasz radę załatwić? Mam hajs. No, da. Tylko ma być blondyna i z ładnymi forami. Ale płatne z góry, da. Dzisiaj mam ci kasę dostarczać? Da. To już lecę. A ty do mnie przyjdzie potem wieciorę, z wieciera, jutro, da. Z wieciora? Nie, jutro na cały dzień. Da. No to przyjdzie, da, 10 rano. Dobra. Dobra, więc dobiegasz do miejsca, gdzie zazwyczaj urzęduje Rusek. On bierze od ciebie kasę i mówi, no to ty wbił do mienia na mieszkaniu, no da, po czym zabiera od ciebie 500 zł. Dobra. Co z tym busem, się zapytam. Przyjechał, ale z kolei Bolca teraz nie ma. Trudno, ja wsiadam. Ja prosto od Ruska. Wracam do swojego mieszkania. Szukam po szafkach, czy nie ma alkoholu. Jeżeli jest, to rozkładam wszystko, czyli wypijam. Jak już to wszystko wypijam, to walę się na łóżko i idę spać. Jeżeli nie było alkoholu, to od razu walę się do łóżka. Okej, okay, Bolec pada, jest nieprzytomny. Byku, ADHD, klama. No, wsiadamy do busa. Do busa. No to bus zabiera was tam, gdzie powinien was zabrać. Wysiadacie w odpowiedniej dzielnicy, która no, przez przypadek jest zupełnie na drugim końcu miasta. Wysiadacie. Ale to jest tu ten bruder? No, na Kryształowej. Tak, okej, okay, czyli tu, ja? Tak. No, przystanek bezpośrednio na Kryształowej nie jest. Przystanek jest na Diamentowej, ale to jest dwie ulice dalej. O kurwa. Jakiś szlachcic zakłada ulicę. Dobra, to ja się udaję. Panowie, chodźcie na tą kryształową. Jak ty zamkniesz mordy, to ci jebnę, tak jak temu debilowi. Dobra, ja idę na tą kryształową. Znaczy się tak orientacyjnie, nie? No okej, okay, no mniej więcej wiesz, gdzie to jest, tak? Zresztą tutaj są tabliczki z nazwami ulic. Nikt po nich nie pomalował. To jakaś burżujska dzielnica. No dobrze, no to, no to idziemy. Ja idę przynajmniej, nie wiem jak oni. Pójdźcie panowie. Powiedz mi, to są bloki, domki jednorodzinne? To są domki takie jednorodzinne, takie większe, takie niemal willowe. Okej, okay, a są tutaj może jakieś graffiti, wiesz, klubów piłkarskich? Nie, nie ma żadnego. Nie ma. Okej, okay, jest jakiś kamulec na ziemi? No jest. Wszystkie tutaj trawniczki są wysypane takim drobnym żwirkiem. Okej, okay, ale taki większy. No, pewnie też się znajdzie gdzieś. Dobra, szukam takiego hamulca
I powiedz mi, mamy jakiś klub sportowy, któremu kibicujemy? Czy to zależy teraz od nas? Zależy od was. Okej. Okay. Biorę kamulca, rzucam w okno i jeszcze SKS chuj w dół! SKS chuj w dół! RKS chuj w dół co chyba! Co chcesz zrobić z tym kamieniem? No rzucić w okno, pierwszy lepszy domku. Rzuć na czuja. Dwa sukcesy. Dostrzegasz, że jest tutaj monitoring osiedlowy. Chyba się nie skapnę. Dobra, obwijam. Znaczy, już nie jestem w stanie spostrzec, czy już mnie złapała kamera? No, masz wielki kamień w ręce i stoisz praktycznie w kadrze. Dobra, to no niestety. Daruję to sobie. Zacznij sobie porzucać coś na. Grzecznie odkładasz kamień na ziemię i idziecie w stronę kryształowej. Kryształowa 7A to budynek willowy, mający trzy kondygnacje, przy czym widzicie, jak z okien, teraz zasłoniętych grubymi zasłonami, bije blask jakoby różowego oświetlenia. Panowie, cel detected. No, pójdźcie. A kurwa? No tak jak to w CS-ie się, nie? Coś takiego. Nieważne. Chodźcie do tego furtla. Ja dobra, podbiją. Podchodzicie do furtki, na której znajduje się domofon. No, cóż więcej czynić? Dzwonicie. Furtka się otwiera. Wchodzicie przed budynek. Otwierają się drzwi. Stoi w nich dwóch facetów ubranych w garnitury i białe koszule i czarne krawaty. Faceci są, no, większe... Większe od bolca, większe od byku. Po prostu to są kabany. To są kabany, nie? Dobra, to dzień dobry. Dzień dobry. Panie, kłaniam, witamy panów. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No i wchodzę, nie? Tam. Wchodzicie do środka i widzicie, że jest recepcja, a przy nim jakaś, no całkiem... Całkiem ładna kobieta. Widzicie garsonkę i spódniczkę i szpileczki. Wszystko dobrane pod kolor. Obok jest taka kartonowa wycinanka przedstawiająca no, kobietę, jakby nie patrzeć, urody niemal modelki. Ma na sobie taką białą suknię rozciętą na udzie i lekko błyszczącą, taką jakby była pokryta brokatem. To ładnie podchodzimy. Ja tam szybko przed podejściem sobie poprawię włosy. Witamy w klubie Lazurowe Wybrzeże. W czym mogę panom pomóc? Dobre, dzień dobry. Dzień dobry. My przyszliśmy, gdyż nasz kolega znał takie wygórowane słownictwo, ładne. No na razie mówisz normalnie, powiedzmy. Bo nasz kolega, nasz bardzo dobry, życzliwy przyjaciel ma urodziny. I chcieliśmy, byśmy mu załatwić jakieś towarzystwo. Krótko mówiąc, to będzie najgrubszy melarz w mieście i chcemy na niego panienki. Szanowny panie, u nas nie ma panienek. U nas są osoby towarzyszące. No to dobra, panie do towarzystwa. Byk, proszę. No otóż po prostu nasz kolega... Nie chcemy, żeby nasz kolega się czuł samotny tego po prostu niezapomnianego dla niego wieczoru. Rozumiem. Ile osób miałoby towarzyszyć koledze? Dwie? Jak się pytam się klamy i byka. No kuźwa, nie no, to jest blacha. Dwie? Tylko? No to blacha je. Trzy. Cztery. Rozumiem tak. Doskonale. I rozumiem, że towarzyszenie będzie obejmowało okres jednej nocy. Tak jest. No, rozumiem. Jak nie dwóch, jak się nie przeciągnie, to będzie jedno. Chłopaki, mam pomysła. Znacie może ten, no, adres Bolsa, a jakby, no, z jego nazwiska zapłacić? Byłby pan uprzejmy wypełnić formularz personalny. Ona pokazuje ci taką teczkę z klipsem, do której jest przypięta kartka, a na niej jest napisane imię, nazwisko i wszystkie twoje dane. Adres, takie tam. Dobra, to ja najpierw chciałbym sprawdzić, czy będziemy stać na aż 3. Ja też. No, koszt tutaj tej usługi towarzyszenia w naszym lokalu wynosi 3000 zł. O kurwa mać. O kurwa mać. Można spróbować, nie? Jak się na trzech podzielimy. Jest sukces? No dobrze, Byku i Klama mają sukcesy. ADHD. Też ADHD.
Czekaj, rolling. Już piszę, już piszę. Rolling. Ten dziwny nawias. Ile ja hajsu? 3. 3. D6. Dziwny nawias. Ile to powinno być? Od 5, tak? Masz nie rolling, tylko po pierwsze slash roll. Nie wiem, nie pamiętam. Slash R3D6. Okej. Okay. Użyj jaj. Użyj jaj. No. Używam. Okej, okay, to przerzuć. Chyba nie E. Jeszcze raz użyję. Mogę? Okej, okay. Jasne. Ile czekaj, to już drugie idzie. O. Jest. Jasne, dwa sukcesy, dobrze. Więc wysupłaliście pieniądze. Kobieta je dyskretnie przelicza, po czym daje wam taką czarną wizytówkę, na której jest taka malutka srebrna gwiazdka. I to jest państwa karta członkowska. Na niej zakodowany jest magnetycznie państwa profil. Jest zarejestrowana tutaj na pana, ponieważ wypełnił pan kwestionariusz personalny. Więc trzy osoby towarzyszące dołączą do państwa na wskazanym adresie. Rozpoznacie je po tym, że będą miały na sobie nasz firmowy strój. Tutaj pokazuję w stronę kartonowej wycinanki, czyli białą, brokatowo-diamentową suknię. Czy w czymś jeszcze mogę panom pomóc? Nie, dziękuję. Dziękujemy za wizytę i zapraszamy ponownie. Pytanie na ogarnięcie sytuacji. Czy ten formularz jest wypełniony na adres i nazwisko Bolca, tak jak oni chcieli? Nie, blachy. Tak, w tej chwili jesteś pijany, więc ciebie tutaj tak gówno obchodzi i śpisz. Ale ja pytam się jako gracz. Shut up. Gówno ci to obchodzi jako gracz, bo ciebie tam nie ma. Dobra, Rudy, to ja zapytam. Na jaki adres jest zapisana ta karta? No było, nie będzie, że mój. No, było napisane miejsce spotkania. No i no, mniemam, że ADHD potrafi czytać ze zrozumieniem i wypełnił prawidłowo. Tak, wypełniłem tego, bo nie było za blachy. Blachy. Gdzie blacha będzie miał urodziny? No. Halo. No. No u siebie na chacie. No tak, no to mówię, że do blachy. No. to co, pan, no to ładnie wychodzę, ładnie się kłaniam tej pani. Pani. Dziękujemy i wychodzę. Wiemy. Widzisz, że ci faceci przy drzwiach tak lekko was mierzą wzrokiem, przepuszczają was w drzwiach, zamykają za wami drzwi. Nas tak dziwnie na nas patrzyli. Nie wiem, możesz na ten temat dłużej medytować i pomyśleć, na przykład rzucając na respekt. Dobra, aż sobie rzucę. Czekaj, sobie zaznaczę, że nie mam dwóch jaj. Jaja. Borowa, to źle zabrzmiało. Ile ja mam tego jaj ze stali jest 6. Respektu ma 2. 6, poszło. Wydaje ci się, że mogło to wynikać z tego, że jesteś ubrany w dresa, a oni byli ubrani w garnitury. A poza tym to jest osiedle monitorowane w burżujskiej części miasta. To może mieć coś wspólnego z tym. Aha. Opuszczacie przybytek Lazurowego Wybrzeża. Puszczamy przylądek Lazurowego Wybrzeża, tak? Tak. No, opuszczamy Lazurowe Wybrzeże i ja się udaję do gdzie ja się udaję? Udaję się do ciemnego korytarza między blokami. Ja chciałbym iść na przystanek, obczaić, kiedy będzie kolejny autobus. Ale trzeba koks załatwić. A na chuj koks? No dziwki koks Firefox, tak? Kurwa, Firefoxa trzeba będzie wziąć od tego, od Marcinka na USB-czu. Albo Bluetooth'u. Dobra, to, ale to... Dobra, to i nieważne, ja się udaję, ja szukam dealera. Rudy.
Czego szukasz? Dealera. W tej dobrej dzielnicy? Dobra, nieważne. Panowie, udajemy się gdzieś indziej. Dobra, Rudy, ja udaję się na ten stan, jaki chcę przejść godzinę. No jest już grubo. Jest po północy już trochę. Ciemno! Ale. No jest już ciemno i jest po północy. Okej. Czyli panowie, czekamy, nie? Czekamy. Autobus nocny za półtora godziny. O kurwa. Chłopacy, półtora godziny do autobusa. To... Ty, jakby po taryfę zadzwonić? A masz hajs? Czekaj, sprawdzę. Znaczy, wpierw chcę zadzwonić na taryfę i zapytać, ile będzie kosztował kurs. Okej, dzwonisz, mówią ci. Dobry wieczór. Ja chciałem zapytać, ile będzie kurs z tej, no, co to jest za ulica? Diamentowa, teraz jesteś na Diamentowej. Z Diamentowej do, no, do nas, no. Widać, że no, gościu w dyspozytorni kojarzy adres, bo jest takie, aha, I know what you mean. Jest takie, mhm, no to będzie koszt 50 zł. Dobra, no to my prosimy taryfę tutaj do nas na Lazurową, dziękuję. I teraz, kiedy się rozłączymy, chcę rzucić sobie na hajs. Sprawdź. Ja też się do ciebie. Ty, kurde, ile mówiłeś, 5 dyszek? Sorry, wydaje mi się, klama, że kasa ci się już skończyła. Dobra, chcę jaja ze stali użyć. Może wygrzebię coś tam ze skarpety. Okej, okay, może. Jest. No tak, dobra. Dobra, znalazłeś, ale to jest już absolutnie twoje ostatnie 50 zł. No, panowie, ja już tutaj ostatnie 5 dyszek wyciągnąłem z tego dresa magicznego ruskiego. Wiecie co? Bo ten debil bolec z nami nie przyszedł i mi w siatce został jeden żubr. A to dawaj. To go rozdajemy. Panowie. To dawać. Dobra, to idziemy sobie na... I gdzie idziemy? Siadamy na przystanek. Jak to pan kultura nakazała. Siadamy na przystanek. I pijemy, pijemy. Tylko tak wiecie, żeby te kamery tak nas nie dojrzały, co? Ej, panowie, to jak sobie tak to czekamy... To na kolegium nie idę. Panowie, jak sobie tak czekamy, to ja powiem kawała, okej? No, ja. Co je ten, no, marynarz na śniadanie? Co? Śniadanie. A ty byłeś głupie. Takie suche, że aż host. Dobra, zalewamy się tam w trupa tym żubrem. Nie no, pijemy sobie ładnie, kulturalnie, nie? No i kiedy przyjdzie ta taryfa? No, po jakichś 15 minutach dojeżdża. No dobrze. No to... siadamy. To do domu. Do domu. No, jedziecie do domu. Jakby nie patrzeć, Klama musiał podać wcześniej adres, na który dojeżdżacie, więc... Taksówkarz na tekst do domu tylko przytakuje, po czym zawozi was tak, gdzie miał was zawieźć. Podaję mu te 5 dyszek. Został nam ten żubr, czy w końcu wypiliśmy? Wypiliśmy go. Chyba jeszcze go. Dobra, no to po prostu to daję idziemy. Mu 5 dyszek. Widzenia, dziękujemy. No, do widzenia, no, do widzenia, ładnie. Tak się i... z wami żegna i odjeżdża. No i jest koło godziny pierwszej. Kurde, panowie. To co, chodźcie na before party do blach. Myślę, że jest problem. No. Nie macie prezentu dać. Może w sumie zaniesiemy do mnie. Ja mieszkam, wiesz, klatkę obok od blachy, to będzie blisko. Chodź, no dobra. To idziemy do byka. Ja idę do byka z bykiem. Klama, pójdź z nami. No, biorę to wszystko, co mam przy sobie i idę z nim. No, idziemy do... I tak po drodze dzwonię do tego debila bolca. Bolec? Bolec, rzuć sobie na czuja. Bolec? To on chyba serio poszedł spać. Coś cię budzi. Zerkam na telefon, widzę, że to jest byku. I chowam go z powrotem do kieszeni. No, czekaj, więc nie odbieram. I ja zadzwonię.
Ano. Polec, przestań oglądać te pornole. Odbierz. Co on teraz rzuca? No nie mam pojęcia, na co w tej chwili rzucił. No czuję, że mu odebrał. No odebrasz, no to na czuja, dlatego że chodzi o to, że pijacko zasnąłeś. Ale raz starczy. No odbieram. No co tam? Bolec, chłopacy zejść tu chcą i daję bykę do telefonu. Ty zwijaj się na dół, gdzie ty tam po klatkach się poczysz i śpisz, to? Dawaj pod moją klatką za 5 minut. Za 5, za 10 będę. Dawaj ruchy, Janie. Bolec, tak się drę do telefonu. Przecież ty krótkodystansowiec jesteś. O Boże. Dobra, panowie, chodźcie do tej blachy. Zwijam się z łóżka. Lukam po pokoju w poszukiwaniu jakiegoś krzesła. Mhm. Wyrywam od niej jedno z nóg. Mhm. Chowam sobie za pas z tyłu. I idę do nich. Ale biorąc pod uwagę stan twojego upojenia alkoholowego, masz status powalony, więc będziesz zdawał testy walki tylko na szóstkach. Dobra. I jesteś na jednego hita w tej chwili. Dobra, no to schodzisz do chłopaków na dół. No spotykacie się. O, co? Bolec. Co załatwiliście? No, dziwki Cox Firefox. Chodź, Bolec, idziemy do blachy na before party. Na serio chcecie mu przeszkadzać? Niech się chłopak wyśpi przed jutrzejszym dniem. Chodźmy do mnie. Wyśpi się po śmierci, dawaj. No właśnie. Ja idę do blachy. Dobra, no to stoisz przed mieszkaniem blachy. Jest środek nocy, jakby nie patrzeć. Pukam. Ale tak subtelnie. No to nic się nie dzieje. Dzwonię do blachy. No dobra, to on dzwoni do blachy. Okej, blacha odbiera takim... Suez. Blacha, stoimy pod twoimi drzwiami. Może jakieś before party, co? No chyba zahartować się przed jutrem. Że śpię. Pip, pip, pip. O kurwa, najpierw Marcinek, teraz on, no coś się dzieje z tym telefonem, cały czas mi rozłącza. No szajsung. Dobra. Ale dobry szajsung, bo wracamy. Tu panowie, chodźcie, wykorzystajmy tę żubrówkę. Ty się olczę pod żubrówki, bo ci jebnę w banie. Ale no panowie, on dostanie zestaw ten urodzinowy, ładny. Chodź. To już lepiej spać, co? Mogę rzucić, żeby ich spróbować przekonać. Możesz. Na respekt. Tak, a uda mi się, może mi się to udać? Zobaczymy. Tylko, że żeby ich wszystkich przekonać, wszyscy będą musieli zdać gorzej od ciebie. Zobacz. Okej, okay, masz sukces. Chłopaki, bronicie się przed respektem, rzucając na swój respekt. No, klamka już widzę zdał. Bolec zdał. No i pyku nie zdał, ale i tak to się nie liczy, bo pozostali się tak na ciebie spojrzeli. Are you kidding me? Ej, chłopacy, a ja mam takie pomysła jeszcze, nie? No. No, bo może blaszę tego, torta jednak, ja takiego fajnego, pamiętam, widziałem reklamę. Tak, i panienka z niego wyskakuje, co? Ale nie, chodź. patrzcie. Weź, przestań, bo ty już kasy nie miałeś, żeby za taksówkę zapłacić. No kuźwa, nie mam kasy, no. No ale taki zajebisty widziałem. Ale to chodźcie do Lidla. No chyba, że ja przeszukam swoje kieszenie i zobaczę, co tam mam. Znaczy, możesz przeszukiwać kieszenie, ile chcesz, natomiast pytanie zasadnicze brzmi, gdzie wy znajdziecie o tej godzinie otwartą cukiernię? Jutro. Sami upieczmy. Tak, z ziołem w środku. A Lidl nie jest otwarty? To 24? Na tym zadupiu, na którym mieszkacie, to sklepy zamykają o 20.
kurde, sklep, no to... który jest w miarę otwarty, to monopolowy, ale to tylko dlatego, że jest otwarty 24 godziny. Dobra, to i trzeba będzie i się... Chodźcie się legnimy. Bo dobra, nie ma co robić, panowie. Nie ma co robić. A jutro o której? No, kurwa. 18? No. Jutro 18 pod klatką. U blachy. Dobra. To się rozłazimy. Rozłazicie się. Tak. Śpicie następnego dnia do 12. Kiedy się zwlekacie, no to szybka higienka, założenie najlepszego... Co? Ja wstaję o 7, bo ja mam test. Gówno wstajesz o 7, jesteś tak skacowany, że wstajesz o 13. No, więc wstajecie koło 12. Szybka higienka, najlepszy dresik zakładacie, taki wiecie, z trzema paskami. I kiedy dopija godzina 18, spotykacie się na klatce. O tak. To co, panowie. To co, wchodzimy z prezanta? No. Nie, bo się blacha jeszcze ubrać. Pukamy. No. No, pukamy. No, pukacie tak naprawdę, ale dobiega stamtąd taki łomot muzyki, że jedyne co możecie zrobić, to równie dobrze wejść. Ciągnę za klamkę właśnie, żeby otworzyć. No i wbijasz do środka, widzisz tam mnóstwo osób, nie wszystkich znasz. Gdzieś widzicie, przewija się szklana, gdzieś jest czerwony. Natomiast no, dużo ludzi, dużo osób, jakieś laski, jakieś dresiki, blacha gdzieś tam wygibasy, ten wali szota za szotem. Blacho! Chodź tu! Prezenta mamy! No właśnie, wołamy blachę przez cały... No to blacha podbija. Elo ziomale, elo, widzę, że dostaliście mojego smsika. No siema, siema! Żółwik, piąteczka, wita się z wami, no. Rozstawcie no, się spoczko. My się z nim witamy, oczywiście. To 100 lat, dziwek 100, wódek 100. No i kurwa życia 100, no kurwa. Mówiąc to, wyciągam prezenty i mu podaję. Jak patrzę, no kurwa, zajebiście, nie? Zajebiście. No, czyli co? No, to dobra, to już raz najlepszego. Melanż do rana! A czekaj, teraz jeszcze czekamy na tego. Czekamy, bo blacha, mamy dla ciebie prezent. Jeszcze jeden. Ale musi przyjechać. Czyli coś większego, ta? Jakaś szafa może? Tak. Jakieś PS3 może? Zobaczysz, blacho. Zobacz. Lubię ja takie niespodzianki. No to się bawimy, nie? Ja się przynajmniej bawię. Czas, aż przyjadą nasze panie do towarzyszenia. Suczki. Panie do towarzyszenia. Jasne. Z głośników dobiega muzyka, takie umc, 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 umc. I takie, jako że to jest dubstep, to się robi takie... Jakby dwie koparki uprawiały seks. No, i taka muzyka dobiega do was. Widzicie, że ludziom to nie przeszkadza, bawią się w najlepsze. Po jakichś 15 minutach po waszym przybyciu słychać dzwonek. Akurat zmienia się utwór i z takiego łup, 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 łup. Włącza się biały szum. Czyli taki jak w radiu, jak nie jest nastrojony. I zaczynacie się zastanawiać, w sumie dziwna ta muzyka. No dobra, ale w końcu to teraz modne, nie? No dobra. Otwierają się drzwi. Nie. I wchodzą. No? Nikt nie otwiera drzwi. Wyłączam radio, staję na środku salonu, głównego tego pokoju i wołam. Ludzie, jako że blacha nasz najlepszy przyjaciel, wołam blachę, zachęcam, żeby obok mnie stanął. Staję? No. O, tak wiesz, bo biorę go, tak wiesz, tak po ziomalsku, że blacha obchodzi urodziny. No on jest trochę wstawiony, wiesz, śmieje się i rechocze dziko. To załatwiliśmy mu specjalne towarzystwo. Byku, otwórz drzwi, proszę cię. Tam daradam, tam dam, tam tam daradam. Wiesz, ktoś jakieś sample puszcza. No, sample akurat takie bardzo mocno zanieczyszczone są, też biały szum się pojawia.
Natomiast, no, ktoś otwiera te drzwi. W końcu. No bo, sorry ADHD, ale aż tyle respektu, żeby nad nimi zapanować, to ty nie masz. I ktoś mówi, no dobra, dobra, no pokażcie wreszcie, kto to, to jest za niespodzianka dla blachy. Otwierają się drzwi i wchodzą cztery zjawiskowe kobiety, ubrane w białe kreacje, wysadzane takimi kamieniami błyszczącymi przy kołnierzyku, reszta jest taka brokatowa. Schodzą one mniej więcej do połowy uda, ale są rozcięte na udzie, pokazując koronkową białą bieliznę. Ty, a nie miały być przypadkiem trzy? Chyba dziewczyny mamy gratisa. Dziewczyny te, krącąc biodrami, idą takim niemal krokiem jak modelki. Zmierzają w stronę stolika, na którym stanął ADHD z blachą. Po czym tak stają i witamy solenizanta. 100 lat blacha! I wszyscy wrzeszczą dookoła 100 lat i chleją. Tak, no. To ja ładnie blachę tutaj. To dla ciebie w ramach jako nasz prezent i no. Bo tak chlepie kunim. Baw się dobrze. Widzicie, że blasze się oczy świcą jak noworodkowi, który właśnie zobaczył cyca. I wiesz, laski go ściągają z tego stołu, tak trzymając go za ręce i razem wchodzą do pokoju sypialnianego blachy. Za ręce! Jakoś to uda. Dubstep wam jakoś nie podchodzi. Dubstep wam jakoś nie podchodzi, bo po tym jak był taki łomot, to teraz jest cały czas ten szum i mówisz, no kurde, kiedy skończy się ten kawałek i wleci coś nowego. Po takich 15 minutach słyszysz krzyk kobiet. Wysoki, piskliwy krzyk. No, nieźle się blacha zabawia. Problem w tym, no, że krótko po tym krzyku słyszycie jak blacha drzeria. Chłopaki, kurwa, pomocy! Kurwa, pomocy! Blacha! Mordują blachę! Piękne tam. No to wbijam się z klamą i z tym, nie? Z bykiem, nie wiem, co bolec robi. Ale się wbijam. Ja korzystając z całej okazji, wymykam się na klatkę. Dzwonię do Ruska z zapytaniem, kiedy zjawi się moja laska. Rusek nie odbiera. Dałeś no. I cię pierdoli. No. Dobra, to my wpadamy do tego blachy. Tylko bolca tam nie ma. Wbijacie w trójkę do blachy i widzicie scenę po prostu jak z horroru. Strzępy tych błyszczących białych sukienek są porozrywane i wiszą wszędzie. Na suficie, na oknie, na szafie, gdzieś na krześle, na kawałku łóżka. Takie ubryzgane na czerwono od krwi i kawałków mięsa kiecki. Widzicie, że jedna laska jeszcze stoi, ale twarz ma całą czerwoną od krwi. Blacha jest przerażony na wyże, skulony, taki cofnięty i do ściany się dogniata i tak wyciągnięto ma rękę w geście. Nie, nie, odsuńcie się od niej, to jest jakiś potwór! I widzicie, że istotnie po pewnym czasie laska odwraca się do was i jej oczy są takie żółte i z pionowymi źrenicami, skóra zaczyna jej pękać. Włosy przestają być włosami, a stają się takimi długimi, czarnymi mackami zakończonymi malutkimi szczękami. I te szczęki lecą w waszą stronę. To ja chciałbym szybko wyciągnąć swej i zapalniczkę, którą mam przy sobie. No spoko. Wyciągam, tak? Znalazłem no. Przed mackami. Jasne. Jak chcę przygotować tę klamkę? No, macie swój sprzęt przy sobie. No, to ja chcę... To ja tasek. Ludziska, napierdalać potworzyce!
Znaczy, on tam niech sobie ryczy. Ja po prostu zaczynam psikać tym, znaczy się wiesz, i potem od razu pod ogień, nie? W stronę tych macek. No to rzuć na kopa. Rzucasz na kopa. Jasne. Kopa mam dwa. Jest pięć. I jest trzy. Okej, okay. No więc widzisz, że próbujesz przypalić te zęby tych macek, ale te macki są takie giętkie i wymijają płomienie twojego sprayu. Kurwa, suń się! I odsuwam go na bok i chcę napierdalać w coś. Bierzesz swoją klamkę, taką zabytkową, mosiężną, pamiętasz skąd ją zwinąłeś i próbujesz upieprzyć w klamkę. Próbujesz upieprzyć w mackę. No, rzucaj. Ale niestety, jedna z macek oplata ci nadgarstek i zaczyna zbliżać laska, dość lubieżnie na ciebie spoglądając, mimo że te oczy są strasznie nienaturalne, zaczyna laska do ciebie się przyciągać. Kuźwa, weź to, chłopacy! Ja przyciągnę swoim pasakiem. No i niestety twój nadgarstek również został pochwycony. Widzicie, że ta dziwna... już na pewno wiecie, dziwka to nie jest. Co najwyżej może ci zastanawiać, czy to nie jest jakaś suka. W każdym razie chcę was upierdolić. Dobra, chcę ją napierdolić jeszcze raz. No dajesz. Jaje ze stali. Okej, przerzuć. Ja nie wierzę. No, niestety. Zagadka. Kto z was ma najwięcej kopa? Ja. Ile masz? 4. I gdzieś poszedł długo. Dobra. Chodźmy, weź to tu. Jestem na klatce przed mieszkaniem. No i słyszysz dźwięki imprezy, tam ludzie krzyczą, różne rzeczy się dzieją. Dobra, co dalej? Co dalej? No tak, klamce się nie udało. No. Dobra. Mi też się nie udało. To ja jeszcze raz to sakiem ucieknę. No to dajesz. Stalowe. Wstrzymuję. Stalowe, tak? Tak. Okej. Okay. Kurwa. Dobra, przerzuć. I udaje ci się upierdzielić jedną z macek. Kiedy to robisz, wykonujesz też zamach i wykonujesz kopa prosto w klatę. I widzisz, jak ta skóra, nieskazitelna skóra najpiękniejszej kobiety, jaką w życiu widziałeś, zaczyna pękać. A spod niej wychodzi cała masa tych czarnych, zakończonych zębami macek. Debilu! Kurwa, jak w japońskim pornolu! Potwór rusza w waszą stronę, żeby was opleć mackami. Napierdalam. Ja nie wiem, jakiś szał bojowy. Kurna lipa. Więc ten potwór dobiera się do ciebie i wgryza się zębami w twoje ramię. Ramię, w którym puszczaj trzymałeś klamkę. Zostaw mojego... spada na podłogę. To ja próbuję przypalić... Zostaw mojego dzioma! Ja próbuję przypalić. Ja próbuję... Halo, Rudy. ADHD? Halo? Ja próbuję przypalić tamto. No to rzuć na kopa. Okej. No niestety teraz, biorąc pod uwagę, że pozbyła się ograniczeń kiecki i ciała, ta masa macek jest niezwykle zwinna, unika twojego płomienia. To nie wiem, co robić, wołam pomocy. Ja słysząc ten jego krzyk o pomoc, wołanie o małej pomoc... dziewczynki. Nie wiem, czy słyszysz, czy się czuję. Nie słyszysz. Nic nie słyszysz. A dobra, pytanie... znudzony już tym stanem na klatce, wbijam do środka do mieszkania. No wbijasz do środka do mieszkania i widzisz, że jakaś lasencja mówi tańczymy, tańczymy i się do ciebie przytula i tańczycie. To tańczymy. No, jaki? Okay. To jest bardzo słaby człowiek.
To napierdalam jeszcze raz przez pytanie, czy mi się uda mi się uciec z tego pokoju? No teraz byku jeszcze w tej turze walki nie działał. Tak, to ja chcę przypierdolić z okrzykiem. Zostaw mojego kumpla. Okej. Okay. Brawo! Ojej. O kurwa. Tylko, że jest tylko jeden sukces, bo ona zdaje dla ciebie na piątkach. Tfu. Ona zdaje tylko na szóstkach. No to i tak dwa. Więc jest remis. Są dwa sukcesy. Zdaje tylko na szóstkach, ponieważ już raz została dziabnięta. Dobra, napierdalam ją jeszcze raz. Teraz spróbuję ją ugryźć za to, że ona mnie ugryzła. Okej. Okay. Jest sukces. Okej. Okay. Co za szmata? Nie. Nie ma. Nie ma sukcesu, tylko? Ponieważ została uderzona w poprzedniej turze, więc ma status powalonego, więc daje tylko na szóstkach. W związku z powyższym twój cios trafia. Gryziesz ją w mackę i czujesz taki gorzki smak. I śmierdzi trochę moczem. Czujesz się, jakbyś przeżuwał męskiego dydola. Biorąc pod uwagę, że te macki są czarne, to jest wielki, oślizgły, czarny, Burzyński. Mokry dydol. Okej, wierzę ci na słowo, że to tak się dzieje. Natomiast odpada ta macka. I kiedy tylko odsuwasz się, widzisz, jak krew sikająca z tej macki sprawia, że gdziekolwiek padnie na resztę ciała, to ciało zaczyna się zmieniać w taki biały dym. I widzisz, że ten dym tak trochę jak telewizor, który nie złapał dobrego kanału, szumi. I w pewnym momencie ta laska, która już laską nie była od jakiegoś czasu, a stała się kupą dziwnych macek, zmienia się w taki kłęb szarego, szumiącego dymu. I słyszycie ogłuszający was zupełnie biały szum, taki radiowy. Po pewnym czasie ta chmura się przemieszcza w stronę najbliższego gniazdka i tak... znika w gniazdku. The fuck, Kuziwa? Jest w pomieszczeniu butelka z wodą. Jest tutaj butelka z wodą? Może być. Płyn to płyn. Do gniazdka. A ja dzwonię żeby po Ruska. Żeby zwarcie było. Ja dzwonię do Ruska, bo blacha widzę się wykrwawia. Gratulacje, właśnie wywołałeś pożar. Natomiast widzicie, że blacha się zesrał ze strachu na łóżku. Ale zwarcie miało być. No, jest. A to jest alkohol. O no. Nie. Jest. Więc tak, widzicie, jak zaczyna się palić gniazdko, potem kawałek tapety, ale zajmuje to się firanka, płomienie wspinają się po firance, docierają do karnisza, karnisz jest drewniany, więc płomienie przechodzą po karniszu. Po chwili zapala się tapeta na drugiej ścianie. Bierzemy blachę i spierdala. To jest ta scena, w której wydajecie nogę. Ja dostrzegam dym spod drzwi. No widzisz, tam były otwarte drzwi do sypialni blachy. Widzisz po prostu ten dym wybiegający stamtąd. Blacha dostał od chłopaków także maszynę do robienia dymu. Tylko, że chwilę później z tamtego pomieszczenia oni trzymając blachę pod ramię tak wypadają i mówią chodu! Zgarniam, czyli podnoszę laskę, z którą tańczyłem i czym prędzej wyskakuję przez drzwi na klatkę i schowam w dół. Rzuć na nadzieję, że się wyjebiesz. Okej, okay, podnosisz laskę. Gdybyś nie znał, to byś ją po prostu popchnął i przebiegł po niej niczym po trupach. Jak jadą staruszkę. I biegniesz w stronę klatki schodowej i no, wybiegacie z budynku. Widzicie, jak z mieszkania blachy, z okien buchają płomienie. Szybko telefon z 12. No. ADHD, zjarałeś chatę blachy w jego urodziny. Niezły prezent. Pierdolek, impreza gorąca. Dzwonię do Ruska.
Rusek nie odbiera. Dosłownie, gorąca impreza. 112! 997! 8! Teraz zasadnicze pytanie. Przed blokiem ilu stoi facetów, takich dobrze zbudowanych gości? No, biorąc pod uwagę, że ludzie zaczęli wybiegać z budynku, a także na imprezie było kilkunastu, no to sporo. Ziomki, ja wiem, czyja to wina! To Rusek! To Rusek! Ja jeszcze chcę na tłuc Ruska. Zapierdalamy do niego! Puścimy mu łomot! Rzuć sobie na respekt, czy cię posłuchają. Co to było? Boże. O dziwo, znalazłeś kilku ludzi, którzy byli w stanie. Cześć, ale panowie, to nie Rusek, Ruska nie ma. Te dziwki były z tego burdela nowobogackiego. Ale moja dziwka nie przyjechała, czy miała cynk? Nie, po prostu Rusek cię wychujął, debilu. Okej, okay, widzicie nie. Jak Blacha, osłabiony wrażeniami dzisiejszej nocy, taki blady jak ściana, osuwa się na glebę. Kurwa, dzwońcie na karetkę. Obraca się jakiś facet, widzicie, że taki dresik był na imprezie u Blachy. Takie wyraz takiego szoku na jego twarzy, wielkie oczy, taka otwarta gęba i takie... Najlepsza impreza w życiu. Kurwa, mać. Zajebiście. Stawiam tę laskę. I w tym momencie... I tak nie poruchasz, bolec, zostaw to w spokoju, bo w tym momencie kończę sesję. A ja dziękuję chciałem wam wyciągnąć ten... Zamknij się. Dziękuję wam za grę. Dziękuję wam za grę. Dziękuję wam za grę. Na tym właśnie kończymy dzisiejszą sesję. Dziękuję wam za grę. Na tym właśnie kończymy dzisiejszą jubileuszową sesję Obcych na Dzielni. No. Dzięki, dobra. Na razie. Pod tytułem najlepsze urodziny u Blachy ever. Najlepsza sesja ever. Dobra, wielkie dzięki i do następnego. Na razie. Zajebiście. No, na razie. User disconnected.